такие клоуны, рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла б Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь, да? Ну, я один. Подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики. Джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань такую дрянь. Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, да кто-то вообще хлебал бензин. Ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-кись, попугайчики. Нет, я ей-бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань. Уж ты б, Зин, лучше помолчал бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да? Да я же их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет, аршин, где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зина, обидеть и норовишь. Тут за день так накуркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья ведь я ж, Зин, не пью один. Witam serdecznie. Zrobiliśmy sobie, tak jak zapowiadaliśmy w odcinku poświęconym Cohenowi, Suzanne, małą przerwę w twórczości Cohena. Dziś lżejszy materiał, wrócimy do Wysockiego. Jak słyszeliśmy, a spotkanie rozpoczęła piosenka bardzo żartobliwa dialogu telewizora. Ona również zakończy nasze spotkanie, ale będzie to już tradycyjnie cover z prezentacją autorskiego tłumaczenia. Piosenka, tekst piosenki powstał w 72, być może na początku 73 roku. Wiemy z pewnością, że pierwsze publiczne wykonanie 73 rok w styczniu w Leningradzie ówczesnym jeszcze, przemianowanym później na Petersburg. Cóż, natomiast nie miało łatwego życia, jeśli chodzi o bytowanie w literaturze, dlatego że dopiero po 5 latach od powstania w 77 roku dopiero jeszcze za życia Wysockiego została wydana w Paryżu w tomiku wierszy. Natomiast jeszcze w 77 roku jesienią wyszła na słynnej, kultowej wręcz, tu nie boję się tego słowa użyć, płycie La Corraide. Jeśli chodzi o wydanie tekstów w Związku Radzieckim, dopiero po śmierci Wysockiego w Związku Radzieckim tekst został wydrukowany w 81 roku, a w 90 roku został zamieszczony na płycie firmy Melodia w Zaciężnoj Bryżok. Cóż,
Mamy w języku polskim już sporo tłumaczeń tego utworu, niektóre są wykonywane, można by tu wiele mówić, są plusy, minusy, jak w każdej pracy. Natomiast tłumaczenie tej piosenki przede wszystkim daje tłumaczowi wolną rękę i pozwala rozwinąć skrzydła. Dlaczego? No nie ma tu jakichś myśli, których trzeba się trzymać bardzo sztywno. Nie ma tu jakichś takich rzeczy. No jest to piosenka bardzo śmieszna, zabawna, nasycona folklorem językowym, nasycona folklorem czy też humorem sytuacyjnym. Nie otrzymujemy możliwość wglądu do życia czy też do mieszkania przeciętnej radzieckiej rodziny. Bohater typowe imię Iwan i Zina, czyli albo Zinaida, albo po prostu Zina. I między tymi postaciami odbywa się dialog. No właśnie, dochodzimy do tytułu dialog. To nie jest rozgovor, nie jest biseda, czyli to jest coś, co Wysocki nazwał dialogiem. Słowo dialog jest słowem takim podniosłym, obiecującym słuchaczowi coś ważnego, mądrego, istotnego. Mieliśmy w naszej kulturze satyry, dialogi na cztery nogi Friedmana i Kofty. Otóż oni również w tych dialogach nie rozmawiali, a jak sami mówili, dialogowali, czyli słuchacz oczekiwał rzeczy bardzo mądrych, wręcz wzniosłych, prawie że patetycznych, a otrzymywał oczywiście między tym wszystkim również żarty z epoki, prawie że kamienia łupanego. I aczkolwiek bardzo celne, trafne i zabawne, i jakby ta mieszanka tych stylów powodowała z pewnością i to uśmiech słuchaczy nie jednego, tylko pokolenia. Cóż, rozpocznijmy tu naszą zabawę z tłumaczeniem. Przede wszystkim struktura. Struktura wiersza jest bardzo schematyczna, sztywna i jednocześnie też sporym wyzwaniem jest dla tłumacza, dlatego że tak, proszę spojrzeć, mamy rymy clown rozmalowane, czyli ABAB. Pierwsza zwrotka, pierwsza połowa i druga połowa pierwszej zwrotki mamy cztery powtarzające się rymy. Wań, pijań, glian, wań. No, kolejne zwrotki będzie dokładnie to samo. Po polsku oddaliśmy to również tak, wyszło cudaki jakie, lej o jej, czyli ABAB, wań, drań, stań, wań. No, myślę, że tu ten schemat udało się oddać. No, wyobraźmy sobie, włączony telewizor, kobieta siedzi, ogląda i próbuje do tego telewizora chyba zawołać Iwana, żeby sobie popatrzył. Oczywiście z jakimś komentarzem. No mamy dwa różne charaktery. Kobieta jest bardziej nastawiona do życia pozytywnie. Robi to z uśmiechem. Mężczyzna wyraźnie. Nie to, że smutny, ale taki przybity, pesymistyczny. No czuć to i trzeba było to oddać. Oczywiście język. No i znowu możliwe do zastosowania. Różne lapsusy językowe, błędy. W odmienianiu trudnych słów. W użyciu trudnych słów. No to, co spotykamy również dzisiaj w naszym społeczeństwie, chęć użycia trudnego słowa, nie znając do końca albo jego znaczenia, albo prawidłowej odmiany, albo uważając, że ta akurat odmiana jest prawidłowa. No dziś frazeologizmy różne. No dziś niestety jesteśmy na etapie kształtowania języka, na którym formy nieprawidłowe wypierają prawidłowy. Jest to proces niestety bardzo bolesny i męczący. No, ale zajmijmy się tu naszym tekstem. Pierwsza zwrotka. No, klony, tak, występują w cyrku, telewizor, na pewno telewizor czarno-biały, jeszcze kolorowych wówczas nie było, na początku lat 70. No i mamy pierwsze tu powiedzenie. Rot, choć zawiazyćki priszej. Nie jest to proste wyrażenie. Tutaj akurat oznacza, iż ludzie ci mają tak szerokie uśmiechy, że można na nich również jakieś tam kokardki wieszać, ale funkcjonuje jeszcze jedno znaczenie tego wyrażenia. Otóż chodzi o to, że jeżeli ktoś ma taki rot, choć do uszej, zawiazyćki priszej, który papla. Papla na lewo, papla na prawo i dobrze byłoby paplaninę nieco przykrócić, czyli zmniejszyć ten uśmiech. To jest również w słownikach rosyjskich podkreślone znaczenie jako drugie. No i mamy tutaj już taką osobistą uwagę o szwagrze Szurin. No taka, że przepraszam, no będziemy używać wyrażeń potocznych, taka, że pijań, czyli no pijacka morda. Przepraszam.
prawda, sformułowanie. Nie, no, ale to tak mniej więcej można oddać. U nas to wyszło, ten przepity drań. No język żywy, więc no nie widzisz, podejdź bliżej, zobacz, no dobrze się przyjrzyj, no przecież no wypisz, wymaluj, tak? Ważne, że nie wolno go krytykować. Jakim by on nie był i to wyrażenie przeszło do języka rosyjskiego, nie jako fraza taka żelazna, kakoj nie jest, a on radnia, czyli jaki by nie był, ale swój. Popatrz na siebie, spójrz na siebie, tu prokurjena, czyli przepalona, tak, do cna papierosami, a cię bałtać. No po co ta gadka, no to jest... No nie jest to wyrażenie literackie, przepraszam. Znowu trąci pewnym żargonem, potocznością mało powiedziane, ale też jednocześnie może być, jest bardzo silnym słowem w kulturze rosyjskiej, mianowicie bardzo zwracano uwagę na to w czasie II wojny światowej i później na to, żeby nie bołtać, czyli nie rozmawiać niepotrzebnie, nie wydawać żadnych sekretów informacji, dlatego że wróg nie śpi i jakby w tej atmosferze zagrożenia wychowywano cały naród, trzymano w ryzach cały naród, donoszono jeden na drugiego. Nikt nie wiedział, czym jego rozmowa się skończy, więc najlepiej było w ogóle milczeć. No cóż, tutaj mamy nieco zagadkowe pytanie, noż to nie powiedziesz, no ja Adin. Wantrakt oczywiście przerwie w tym przedstawieniu. Noż to nie powiedziesz, no ja Adin. Co znaczy no ja Adin? No sam sobie, jeśli kobieta ma zbiegać, nawet nie pójść, a zbiegać do sklepu, wiadomo, że no nie po chleb, tylko po coś do picia, do wypicia nawet. A no cóż, jeśli nie pójdziesz, to widocznie ja sam sobie tutaj golnę. Jeżeli nie ma tego więcej, to dla mnie starczy, tak? Więc no to dzyń, to ja tu dzyń sobie sam, a no ja podwinsia dzyń. Co prawda podwinsia jest słowem bardzo normalnym i nie powinno budzić uśmiechu, aczkolwiek jeśli siedzą na kanapie, podejrzewam, przed telewizorem, kanapa jest szeroka, więc nota zina potem wyjdzie z tekstu, że jest no, grubego kalibru kobietą, z całym szacunkiem i jeszcze w dodatku musi się posunąć. Czy chodzi tu tylko o to, że mężczyzna ma prawo usiąść tam, gdzie sobie życzy, gdzie chce, więc kobieta musi się posunąć? Nie wiemy. No jest to jakiś taki wyraz. No nie wierzę, żeby siedziała centralnie i nie było miejsca z lewej, z prawej strony, żeby Iwan mógł sobie usiąść. Być może Iwan też był podobnego kalibru. Wagi ciężkiej. U nas to naszło się nastąp zin. No, czy za mocne? No nie wiem, ma być zabawnie. No i tak. W tekście oryginalnym mamy drugie zdanie. W Jersey diety nie wszebiot. W jednym ze szkiców tego tekstu słowo Jersey jest, proszę zwrócić uwagę, wzięte w cudzysłów i jeszcze dodatkowo został zaznaczony akcent, jak ono się wymawia, żeby pasowało do rytmu, do rytmiki wiersza. W Jersey diety. To znaczy, że nawet dla Wysockiego mogło to być słowo takie, no nie na co dzień używane. Stąd też musiał sobie zanotować, jak się je wymawia. Jersey, jaka jest różnica? Jeżeli Jersey, czy Jersey po polsku, tkanina typu Jersey jest no, jakaś bardziej elegancka niż szywiot, no jest to rodzaj splotu. Jersey splot, bardziej delikatny, elastyczny, cieńszy przede wszystkim materiał, który był słabo dostępny na rynku w Związku Radzieckim. Natomiast szywiot, materiał gruby, gruba wełna, z której szyto przede wszystkim jakieś płaszcze, palta. No to no, różnica zasadnicza między materiałem na sukienkę, na koszulkę, a materiałem na palto. Oczywiście takich rzeczy u nas nie szyją. No musiałem zamienić. Dla naszych bab gajery takie, no gajery. Kto jeszcze pamięta to wyrażenie, czyli ubranie wykwintne, luksusowe ubranie, garnitur eleganckie. No a Ameryka, lepszy świat. Ameryka jako ten symbol tego dostatku, lepszego świata. Do dzisiaj też się u nas mówi to Ameryka. Tak, no i tu krytyka kolegów tak łatwo przychodzi. Ta zina z oceny, komentowania tego, co widzi przed ekranem. Na kolegów wań. Oczywiście koledzy zawsze będą łobuzami. No rwań, czyli jakby obdartusy w byle co ubrani. No i od rana piją, od samego ranku, od samego świtu, tylko jurań, tylko jurań w dodatku, czyli jeszcze i byle co, no niech u nas to będzie metylak. Tak, i znowu Bolonii, no nie chodzi tu o miasto Bolonii, a Bolonia włoska, no i oczywiście jest to też tak, w takim sensie metaforycznym. I znowu w tym szkicu, o którym już wspomniałem, słowo Bolonii też zostało wzięte w cudzysłów, więc tu wyraźnie chodziło o to, że no nie pachną, nie śmierdzą pieniędzmi, więc u nas mamy nienadziani oni goście, ale i tu jest już, sypie się bogato argumentacja, dlaczego to nie jest tak szkodliwe, czym oni się zajmują. No czymże się zajmują? Przecież nie wynoszą z rodzin, tak? Nie odejmują kawałka chleba.
rodzina na tym nie traci. Przecież mają pieniądze, w dodatku są na tyle dobrzy, że z oszczędności piją gorsze rzeczy, tak, żeby nie naciągać rodziny, bełty piją z oszczędności, no i w dodatku nie kradną, a choć samego rana, ale piją za swoje. No i tu znowu on przechodzi do krytyki kolegów, przyjaciół Ziny, tutaj nawet kochaś twój były, przyjaciel był, no przyjaciel, można to przetłumaczyć zarówno jako przyjaciel, ale też prawdopodobnie tu na myśli Wania ma poprzedniego, a mężczyznę, który z Ziną spędzał czas, tak, czyli był, tworzył parę, jak to nazwać, kochanek, kochaś, aniołki z nim, szyn. Słowo szyna brzmi tak samo po rosyjsku i po polsku, niestety to są tak zwani fałszywi przyjaciele tłumaczy. Szyna po rosyjsku to koło, opona, dokładnie, opona z zawoda szyn. W sumie nie jest istotne, czy jest to opona, czy jest to szyna po polsku, nieważne. Ważne jest, że brzmi bardzo ładnie, rymuje się zarówno w oryginale, jak i w języku polskim. Niech u nas zostanie w cechu szyn. No te szyny kolejowe też gdzieś trzeba robić. No i on oczywiście, ten aniołek, mało tego, że nie pił bełtów i nie z rana i za swoje, to jeszcze był na tyle, no przepraszam, przepity, że pił, żłopał nawet, chlebał, żłopał benzynę. Przypomnij sobie. Dalej mamy kolejna zwrotka. Oj, wań, gledzikłeś. Ciekawe wyrażenie, już się raczej go nie używa. Gledzika można tak to też zamienić, tak, współcześnie bardziej. Czyli weź popatrz, popatrz tam, tam popatrz. Spójrz, no, może tak. Oj, wanie, patrz, jakie króliczki. No właśnie, mamy papugajciki, króliczki i nie jest to istotne, co to jest. Ważne, żeby się rymowało. Jeżeli tu mamy papugajciki i majćkie, króliczki, guziczki. A, piękny rym. Czegoś chcieć więcej? Nie tnuję jej błochu, zakryciu. No jej błochu, oczywiście tutaj Bóg nic do tego nie ma. Jest to znowu takie powiedzenie o jej. Tak. Jest śmieszne, aż z tego śmiechu sobie krzyknę. Wow, coś takiego, tak? Prawdopodobnie ma tutaj nastąpić. Użyłem sformułowania zwrotu, co nie? No. Nie jest to eleganckie, powiedziane, ale to jest to mało eleganckie. No ale takie to ma być. I na końcu pierwszej zwrotki, ja taką samą, Wania, chcę. To też jest wyrażenie, które weszło do słownika języka rosyjskiego. Ja wań tekuju, że chaciu. Tekuju, żu, chaciu. W dodatku Wysocki to śpiewa, czyli jakby jeszcze trochę tego folkloru wprowadza z Warhań. W końcu kwartału, oczywiście w końcu kwartału wypłacana była premia. Tutaj rzecz ciekawa, kto wie, kto nie wie. W Związku Radzieckim były takie różne, można by to nazwać, fazy produkcji towarów. Jeżeli ktoś miał chęć i mógł, miał możliwość oczywiście kupna czy lodówki, czy telewizora, czy nie, aparatu fotograficznego, jakiegoś droższego sprzętu, warto było kupować ten sprzęt, który był produkowany na początku roku. Na początku roku, styczeń, luty. I nie na końcu kwartału, a już to broń Panie Boże na końcu roku, dlatego że tam wyrabiano normę i robiono już byle co, byle jak. Aby tylko sztuka, poszedł. Natomiast na początku roku, no, ten towar był jakościowo dużo lepszy. W końcu kwartała, tu się liczy na tę premię, z Warhań. Musiałem sprawdzić to słowo, nie słyszałem go w użyciu na co dzień. Jest stare, ruskie nawet jeszcze słowo, bardzo stare nawet. Coś zrobić na szybko, bądź też skręcić, jakby dostać spod ziemi z dużym trudem. Tutaj być może przesadziłem, no ale rym był bezwzględny. Odstań, no u nas się wal. Brzydko, wiem, wulgarnie, też mi nie pasuje. No ale mamy wań, stań, się wal, wań. No słyszałem takie odzywki, one oczywiście nie cieszą uszu, no ale funkcjonują. No. Jeżeli ktoś poczuje się tutaj taki troszkę zdegustowany tym wyrażeniem, przepraszam, słabość warsztatowa. No i odpowiedź Iwana jest dość prosta, że już kto jak kto, ale ty powinnaś milczeć, tak, bo przecież ja widziałem donosy, które ty na mnie pisałaś. To jest też jakby obrazek z tamtych czasów. Bliski na bliskiego pisał donos w imię czegoś. W dodatku jeszcze czytał te donosy. Cóż, napiaj. I przechodzimy znowu do celnej puenty, do celnej odpowiedzi żartobliwej. Nawiasem mówiąc, tak, tę koszulkę Zina. Napiali, jest to no dość ciekawe. Napialić to jest wciskać na siłę, tak? To tak jakby trzy rozmiary mniejsze było, a trzeba byłoby jednak to ubrać. Nie, to w tym znaczeniu słowo zostało użyte. Pozoradi, no wstyd, jak nie wiem. Tu Wysocki znowu nieprecyzyjny. Ciebie szyć ja, pejdzie o tarszyn. No myślę, że więcej. Arszyn akurat tutaj to byłoby jeszcze komplementem, dlatego że arszyn stara jeszcze miara długości sprzed systemu metrycznego, czyli metrów. Arszyn to 0,7 metra, tak? Czyli
Nie, 3/4 metra. No to jeżeli tu 3/4 metra miałoby tylko pójść, to jeszcze nie jest tak źle, tak mi się wydaje, ale brzmi zabawnie. Skąd forsa? No miałem do wyboru, skąd forsa, czy skąd kasa? Nie, jednak w tamtych czasach kasa, jeszcze nie używano tego słowa, była forsa. Pamiętajmy, cały czas mówimy o języku lat 70. Nachal. Nachal, człowiek nachalny, jakiś taki skubaniec, może czasem pachniało nawet czymś chamskim. Zawcecha, czyli zawiedły się cecha, kierownik cechu, Satikow. Nie wiem, czy tu Satikow jest wymyślonym nazwiskiem, aby tylko pasowało do rymu, do akrobatyków. Nie sprawdzałem, nie ma takiej potrzeby. Bądź też, czy Wysocki miał z kimś na pieńku i akurat chciał go tu umieścić, tak trochę taką przysługę niedźwiedzią. Aby przeszedł do historii w charakterze tego, kto po, no, w mojej interpretacji, po wypiciu butelki wódki tak sobie brykał w tym klubie. Klubie oczywiście robotnik kultury robotniczej. Tak, a ty przyjdziesz do mojej Iwan, czyli jak gdyby, no nawet tam ktoś tak wysoko postawiony i mógł sobie fikać jakieś koziołki, do koziołków dojdziemy, mógł sobie fikać, jakiś tam skakać w tym klubie, a ty przyjdziesz do mojej, tak, a ty co? No tylko przyjdziesz, coś zjesz, a jakieś tam, cóż, pierogi, ćwiartka, a nie stanie. No szukałem też długo, jakim daniem on mógłby się tu zadowolić, wraz na dywan. No więc jednak dywan, czyli ta kanapa, być może ta, na której oglądają ten telewizor. Tu zostało pierogi, ćwiartka, a nie stań. Wania już nie wie za bardzo, co odpowiedzieć na takie argumenty i zaczyna już troszeczkę grozić. No, na grubość narywałeś się, czyli uważaj, bo zaraz ci coś, co najmniej grubo, czyli w sposób niedelikatny, wulgarny nawet może odpowiem, bo widzieć narywisz i tu cały czas starasz się mnie wkurzyć. Tak? Obrazić, wkurzyć, cały czas, no po co ty to robisz, no cały czas coś ode mnie chcesz, narawić, to jest takim mozolnie czegoś, coś stara się osiągnąć i tu się zaraz tłumaczy, dlaczego on akurat tak postępuje. No mamy te fikołki, koziołki, tu za dzień tak na kuwerkajesja, czyli no na tej zmianie w fabryce ciężka jest praca, na kuwerkajesja, oczywiście tu są to fikanie koziołków, ale w innym znaczeniu również kręcić się, pracować, cały czas być czymś zajętym. No i tu fraza, która jest chyba najbardziej znaną frazą z tej piosenki, taką puentą tej zwrotki, nie tylko zwrotki. Przyjdziesz do mojej, tam ty siedzisz. Czyli wracasz jak flak, ty szczerzysz kuj. Czyli jakby na dodatek, gdyby tego było mało w tej pracy, takie obciążenie, że wszystkiego masz dość, wracasz, masz wszystkiego po dziurki w nosie, to dom zamiast być tą oazą spokoju i miejscem, gdzie się odpoczywa, tam dopiero zaczyna się ta walka o wyżywanie, bo ty tam siedzisz. Nie jest to miłe i na koncertach, jeżeli ktoś będzie miał okazję sprawdzenia, posłuchania koncertowych wersji, sala tu zawsze wybuchała śmiechem, na ile słyszałem te koncertowe wersje. No i cóż, puenta jest wbrew pozorom smutna, kiedy już Wania wytłumaczył, dlaczego on tak postępuje. No i no widzisz, no i dlatego, tak? To nie to, że ja jestem winien, to odwrotnie, to ty jesteś winna, bo ty w tym domu taka jesteś, więc ja muszę sobie strzelić kielicha i to nawet nie kielicha. Sklep jako to miejsce grupowania się sobotylników, jest takie słowo, sobotylnik, tak? Czyli ci, którzy wspólnie piją. No ciągnie go z tego powodu do tych win. A tam koledzy, no najgorszym dla człowieka przejawem alkoholizmu jest picie samemu, tak? Więc on się tu tłumaczy, że on przecież nie pije sam. Koledzy, którzy być może mają takie same problemy w domu, a być może jest to tylko jakiś taki powód wymyślony po to, żeby się spotkać, uciec z tego, no bo żeby pójść do sklepu, trzeba z domu wyjść, tak? Z domu, gdzie siedzą ich żony i szczerzą kły. Ja też to robię, spotykamy się tam z kolegami, widzisz, że to nie jest takie złe, bo w sumie ja tam sam nie piję. No właśnie, u nas to zostało tradycja, klin. No ten klin jest tradycją niestety. Tego rodzaju spędzanie czasu było, jest i prawdopodobnie będzie tradycją dla wielu, wielu tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. No cóż, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Czym zajmiemy się w następnej pogadance, jeszcze nie wiem, ale niezależnie od następnego tematu, dziękuję za Waszą dzisiejszą uwagę. Jeżeli macie jakieś uwagi czy propozycje co do tłumaczenia, bardzo proszę, zawsze jeszcze będzie można coś zmienić. Zawsze powtarzam, nikt nie jest alfą i omegą. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia. Oj, Mańka, patrz, jakie cudaki! Rechoczą chłosty w mordę lej. Wymalowane one jakie!
France piskliwe, że ojej. A ten podobny, popatrz mań, do szwagra, ten przebity drań. Mówię poważnie, no bliżej stań, ja serio, wań. Posłuchaj, zim ty szwagra zostaw, jaki by nie był, ale swój. Samaś w tapecie, gęba w krostach, uważaj, jeszcze mi tu trój. Po co ta gadka, przerwie zin, do sklepu goń po parę win. Że co, że nie chcesz, no to dzień się nastąp zin. A popatrz, wań, kurduple jakie, ubrane gładko, żadnej szmat. Dla naszych bab gajery takie, to Ameryka, lepszy świat. Za to ci twoi, poważnie mań, ci twoi kumple ubrani w chłam. Już strona chleją na dole tam, my ty tak sam. Choć nie nadziani oni goście, na krechę nic nie muszą brać. A bełty piją z oszczędności, a że od rana, bo ich stać. Za to ci twoi aniołki zin, twój były kochać z cechu szyn, benzynę szłopał, ile sił pamiętasz zin. Oj, wania, patrz, jakie króliczki, ubaw po pachę jest, co nie. Siksa w koszulce na guziczki, ja taką samą, wania, chcę. W końcu kwartału, prawda, wań, gdzieś taką skręć, na głowie stań i znów się wal, ciągle się wal, obrażasz, wań. Jak musisz gderać, mrucz pod nosem, zabrali premię, niech to szlak. Kto w pracy pisał te donosy? Twój wstyd podpisu tylko brak. W dodatku tę koszulkę zin na ciebie wcisnąć braknie sił, a szyć bawełny cały zim, skąd forsa zin? Oj, wania, padnę od akrobatów, skubaniec, popatrz, fika jak. Towarzysz Iwan, ten z warsztatów, po flaszce w klubie brykał tak. A ty z roboty przyjdziesz, wań, nie robi ćwiartka i ani wstań. Albo na trzeźwo, jak zimny dran, jak można, wań. Oj, zin klimatu nie wyczuwasz, ty mnie tu nie drażni, będę zły. W robocie tak się na zasuwasz, wracasz jak flak, ty szczerzysz kły. No i dlatego słuchaj, zin, tak mnie tam ciągnie do tych win, a tam koledzy, wiesz, przecież zin, tradycja, klin.